Witam Was bardzo serdecznie. No, mamy okres poświąteczny. Nie wiem jak u Was, ale u mnie jest pochmurno, ale za to ciepło. Także mam nadzieję, że już nareszcie ta wiosna do nas przywitała i zacznie się robić nareszcie i ciepło, i słonecznie, no i będzie miło. Ale słuchajcie, jak to zazwyczaj bywa, nowy rok, czy właśnie takie okresy poświąteczne, no sprzyjają temu, że mówimy koniec, musimy coś zmienić, musimy najczęściej przynajmniej, ja tak mówię, zacznę się odchudzać. No i oczywiście po tych świętach również tak jest. Dlatego, że no, przyjechali moi synowie i jak to zazwyczaj bywa przy okazji świąt, to nakrywanie stołu, jadanie wspólnych posiłków no, jest po prostu jedną z takich fajnych przyjemności, przynajmniej ja lubię biesiadować przy stole. No ale później mamy efekty, które niekoniecznie nas cieszą. Ja na pewno przytyłam. I dzisiaj właśnie chciałabym z Wami tak wspólnie może nie tyle Was zmotywować tym razem, bo zazwyczaj starałam się, żeby Was zmotywować, a dzisiaj przez to, że będziemy kręcić ten film i opowiadać o różnych rzeczach, chciałabym bardzo siebie zmotywować, dlatego że przytyłam. Przytyłam i to przytyłam nawet nie tylko w okresie tych świąt wielkanocnych, ale na przestrzeni roku muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście przytyłam i to dosyć dużo. No i dzisiaj postanowiłam, że koniec z tym, biorę się za siebie i właśnie chcę, żebyście to Wy mnie zmotywowali tym razem, żebym rzeczywiście się nie poddała w tym moim procesie odchudzania. I czy ja będę się odchudzać stosując dietę, czy nie. Muszę Wam powiedzieć, że nie. Powiem, jak kiedyś się odchudzałam, ale zanim zaczniemy, to może zróbmy jedną bardzo istotną rzecz, mianowicie chcę się zważyć. Bardzo dawno się nie ważyłam, naprawdę, pomimo, że jest waga, no to się nie ważyłam, bo mówię, nie ważę się dzisiaj, bo jestem po obiedzie, albo po kolacji, albo coś. Nie ważę się. No ale dzisiaj, pomimo, że zjadłam drugie śniadanie i dosłownie minęło chyba 15 minut od drugiego śniadania, no nie jest to usprawiedliwienie, ale rzeczywiście tak jest. I teraz się zważę, zapiszemy sobie tą wagę, ja sobie zapiszę oczywiście, po to, żebyśmy zobaczyli, jaką wagę będę miała na przykład po 2 tygodniach. Dlatego, że ja lubię też wyznaczać sobie takie mniejsze cele, takie bardziej krótkie, takie, które mogę, jak gdyby, jeżeli będę i osiągnę ten cel, to żeby mieć jakąś satysfakcję, jakąś nagrodę, a nie czekać tak długo, bo sobie coś tam zbyt wygórowane cele, powiedzmy, narzuciłam. No dobra, zacznijmy od wagi. Ja dzisiaj jestem ubrana w dżinsy, no oczywiście mam kapcie na sobie skórzane, które też nie mało ważą. Jestem ubrana i myślę, że przy tym ubraniu, które mam na sobie, możemy odjąć od tej mojej wagi kilogram. Myślę, że to będzie takie uczciwe. No i będziemy się ważyć. Ja naprawdę, nie wiem czy mi wierzycie, ale ja naprawdę aż mam tremę, bo sama nie wiem ile ważyłam, ile ważę teraz, ale powiem Wam ile ważyłam o tej porze, dokładnie rok temu. Więc rok temu o tej porze ważyłam 58-9 kg rok temu. Także ja widzę, jak zmieniła się moja sylwetka. Ja wiem, że aż się boję wejść na tą wagę. No ale naprawdę chciałabym, żebyście Wy mnie zmotywowali, a może właśnie też Wy razem ze mną wspólnie podejmiemy jakieś wyzwanie i spróbujemy coś temu zaradzić, żebyśmy
jakąś tą sylwetkę, no swoją, taką, jaką my chcemy. Czasami jest tak, że wcale nie chcemy być tacy idealni, no bo ponoć przy moim wzroście ja powinnam mieć wagę około 55 kilo, ale muszę Wam powiedzieć, że ważąc 58-59 kilo, ja już nie chciałabym więcej schudnąć, także nie. Przynajmniej ja, ale być może ktoś z Was ma ochotę jeszcze chudnąć, ale ważmy się. Nie wiem, czy Ci się uda, no dobra, spróbujmy, czy Ci się uda pokazać tą wagę. Dobra, ja już tutaj staram się ją wyzerować. No i słuchajcie, odważnie wchodzę na tą wagę. Chyba musisz z tej strony może podejść, będzie widać. Ja Wam przeczytam, ile to jest. 66 200. 66 200, no dobra, weźmy nawet, odejmijmy ten kilogram, już niech tak będzie, dla równego rachunku odejmijmy kilogram, ale ja zapiszę w ubraniu tą wagę sobie 66 200, no dobra, 65 200, czyli zobaczcie, przez rok no przytyłam około 5-7 kilo, to jest dużo. To jest dużo przy mojej wadze, to jest dużo, tak? Także no, będę chciała zejść do wagi, powiedzmy sobie 60 kilo. Ale teraz, żeby tak, no ile sobie powinnam dać czasu, to powiem Wam szczerze, że nie wiem. Dlatego, że ja robię to całe moje swoje odchudzanie, będę robiła teraz na takie wyczucie, nie będę robiła specjalnie pod okiem specjalisty, ani pod okiem lekarza, ani pod okiem dietetyka. Będę chciała, coś nam tutaj zaczyna głośnik migać. Tak. Już jestem, mieliśmy małe problemy techniczne, ale już wszystko jest w porządku. Posłuchajcie, więc jak ja chciałabym zacząć tutaj dbać bardziej o sylwetkę. Ja Wam wiele razy mówiłam już o tym, że ja staram się ćwiczyć, chodzę na ćwiczenia, a teraz wystarczyło, że 2 tygodnie przed świętami, zobaczcie, nie byłam na ćwiczeniach, plus trochę więcej jedzenia, więcej takiego trybu mniej spalającego kalorie i zobaczcie, od razu się jednak już człowiek tyje. Aczkolwiek to, co Wam powiedziałam, to nie jest kwestia tego kilograma, że ja przybrałam po świętach, tylko to jest na przestrzeni roku. Ja muszę Wam powiedzieć, że jeżeli byście chcieli zobaczyć, to tak trochę dziwnie zabrzmi, ale rzeczywiście, jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak ja wyglądałam rok temu, bo te pierwsze filmy, odkąd ja prowadzę ten kanał, to jednak ja tam ważyłam właśnie tak, jak Wam wspominałam, te 58, 9 kilo, 60, no tak ta waga, wiecie, zawsze oscyluje tak około. No to wtedy możecie od razu zobaczyć, że ta sylwetka była troszeczkę inna. Ja mam jeszcze taką przypadłość, że ja generalnie tyję najbardziej brzuch. Ja dostaję po prostu brzuch. I to każdy ma tam swoje taki jakieś, co mu bardziej tyje i tak dalej, no to każdy wie, albo jednemu idzie w biodra, w uda. No to jest kwestia tego, jaką mamy sylwetkę, czy jesteśmy jabłkiem, czy gruszką. No to już wtedy właśnie te nasze miejsca zaczynają przybierać na wadze. No i dlatego ja mówię, że to jest na przestrzeni roku ja przytyłam, to nie jest kwestia tylko tych świąt. Także same ćwiczenia jednak nie wystarczą. Nie wystarczy również to, jeżeli ja nie stosuję jakiejś diety, to też jest dla mnie za mało. I co mi pomogło zejść do wagi 58-60 kilo. Bo powiem Wam, że przed tą wagą ja ważyłam jeszcze więcej, bo ważyłam 67-68 kilo. Trochę może tutaj tak teraz zaczynam motać to wszystko, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Czyli ważyłam
67-68 kilo i później, pracując w Niemczech, pracowałam przez kilka lat w Niemczech jako opiekunka osób starszych i to jest taka praca, która też jest taką pracą, która wymaga obecności z osobą chorą, więc w zasadzie jak ma się te 2 godziny przerwy, to wtedy można być aktywnym, można wyjść na spacer, natomiast pozostały czas jednak spędzało się w domu. I tam zaczęłam czytać na temat postu przerywanego, właśnie pracując w Niemczech, a ponieważ przy osobach starszych bardzo była taka rutyna, bardzo było taki uregulowany styl życia, takie godziny posiłków były jasno określone i były codziennie mniej więcej o tych samych godzinach, co jak się okazało, słuchajcie, jest bardzo dla nas dobre. I ja jak wpadałam w ten rytm jedzenia i jadłam tak, godzina 8 jadłam pierwszy posiłek, śniadanie. O godzinie 10 jadłam drugi posiłek. O godzinie 1, 2 to w zależności był obiad. I o godzinie 4 jadłam kolację. Jadłam 4 posiłki i muszę Wam powiedzieć, że jadając te 4 posiłki, ja nagle zobaczyłam, że ja nie odczuwam później głodu. No i zaczęłam czytać o tym poście przerywanym i mówię, halo, przecież ja go mogę zastosować, ten post przerywany, bo ja mniej więcej tak jem. No ale oczywiście ten post przerywany ja nie pilnowałam aż tak mocno, czyli jak mi się coś tam wieczorem zachciało, a to jakiś kisiel sobie zrobiłam, taki te słodkie chwile, albo coś tam, wiecie, jak to jest kawałek jakichś tam orzeszków, jak się oglądało coś tam w telewizji, czy na, właśnie na YouTube. No więc ten cały mój post nie był taki restrykcyjny. Ale jak zaczęłam czytać i okazało się, że oprócz tych godzin, kiedy jemy i te posiłki powinno się jeść regularnie, dlatego że to fantastycznie nasz układ trawienny reguluje i poprawia nasz metabolizm, no to jednak mówię, no to okej, czyli co? Jak mam okienko żywieniowe 8 godzin i tam mieszczę te 4 posiłki, jest fajnie, ale później te 12 godzin, czyli w moim przypadku to było od godziny 16 do godziny 8 rano, ja już kompletnie nic nie jadłam. Piłam tylko wodę mineralną. Można pić oczywiście herbatę, ale napoje, które nie mają kalorii. Czyli jeżeli kawa to gorzka, jeżeli herbata to gorzka, jakieś napary ziołowe, ale w moim przypadku ja chcę Wam mówić, co ja robiłam. Ja nie chcę Wam mówić, co można, bo od tego są specjaliści i oni się na tym znają. Ja Wam chcę powiedzieć, co w moim wieku się sprawdziło i rzeczywiście to się udało. Czyli ja piłam tylko wodę mineralną i ją piłam głównie wieczorem, dlatego że jak jadłam posiłki, to nie miałam takiego pragnienia. Później jak nie jadłam, to mi się po prostu chciało pić. I pijąc, muszę Wam powiedzieć, że oszukiwałam żołądek i on wtedy, nie miałam tego ścisku żołądka. No ale jak się potem okazało, to takie pierwsze dni, kiedy słuchajcie, jest coś takiego, się robi, no dobra, postanowiłam, że teraz będę robiła ten post przerywany, czyli 8 godzin jem, 16 godzin nie jem i tak sobie mówię, dobra. I nagle się okazało, że wieczorem mój mózg zaczął myśleć, Boże, no nic nie można mi zjeść, ale ja bym coś jednak skubnęła. I zaczyna mój mózg cały czas chodzić i nerwowo, no, że jednak bym coś zjadła. No i wtedy przyznam Wam się, że te pierwsze dni to miałam na przykład jakieś orzeszki ziemne, czy tam jakieś, ale w moim przypadku to były orzeszki ziemne. To ja wzięłam choćby jednego orzeszka, żeby coś poczuć takiego słonego, konkretnego, że tak powiem.
No i mnie to pomagało. Ja potrafiłam, nie mam tak, że jak to niektórzy mówią, że lepiej orzeszków nie zaczynać, bo jest łatwiej nie zacząć orzeszków jeść niż przerwać je. Ale w moim przypadku zjadłam jeden orzeszek i mnie to pomagało, że już jakoś lepiej się czułam. Później następne dni już tak jakoś nie musiałam tego orzeszka, potem przestałam myśleć, słuchajcie, o tym, najnormalniej w świecie przestałam o tym myśleć i wpadłam w ten rytm. Tak jak mówię, 4 posiłki, 8, 10, 13, 16 w moim przypadku. Oczywiście wtedy trzeba było też zadbać o to, żeby to, co jemy, no to musi być takie, żeby tutaj pełnowartościowe i żeby nas rzeczywiście nie popadać w jakieś głodowe sytuacje. Ja w tej chwili, ponieważ tak jak Wam mówiłam w czerwcu, ja trochę się motam, ale to jest teraz tak mówię bardzo osobiście i mówię Wam bardzo od serca i chciałabym tak, ja to mówię wszystko naprawdę szczerze. W czerwcu kończę teraz 65 lat i zamiast kupić sobie prezent pod tytułem jakaś kolejna sukienka, czy torebka, czy cokolwiek innego, postanowiłam, że zrobię sobie badania z okazji właśnie tych 65 lat. No i między innymi zrobiłam sobie USG jamy brzusznej i wyobraźcie sobie, że owszem, ja to czułam pewne rzeczy, zwłaszcza to, co Wam mówiłam z brzuchem. No i się okazało, że mam kamień na woreczku żółciowym, więc będę musiała go usunąć. I tutaj bardzo duży akcent, słuchajcie, żebyście się badali, bo jednak pewne rzeczy czasami nie odczuwamy, a okazuje się, że jest. Więc warto też przy okazji tych 65, 60, 55, 50 i tak dalej, co 5 lat, to zamiast torebki fundujemy sobie po prostu badania i wtedy naprawdę to jest bardzo korzystne. Ale nie o tym chcę mówić. W każdym razie, między innymi moja dieta teraz będzie, to co będę w tym okienku żywieniowym jadła, będzie związane również z tą dietą tutaj, póki nie zrobię sobie tego zabiegu. A druga rzecz, no to zaczęły mnie boleć kolana, stawy. No i też tutaj zaczęłam, też mam oczywiście, mam wiele badań, ale nie to będzie dzisiaj, słuchajcie, przedmiotem filmu, że ja teraz będę mówiła o chorobach, bo ja nie chcę rozmawiać o chorobach. Ale chodzi mi o to, że te choroby, to one uwarunkowują nam to, co będziemy jedli, tak? Czyli jeżeli ja mam w tej chwili chore kolana, czy te drobne stawy, ręce i tak dalej, więc też muszę patrzeć, nie wiem jeszcze, czy to będzie ta dna moczanowa, czy nie, bo tak jak mówiłam, mam badania, no ale tu muszę patrzeć też, co będę jadła w tym okresie 8 godzin w tym okienku żywieniowym. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko będzie. Ja sobie muszę sama to wszystko poukładać. Natomiast myślę, że tutaj największym w tej chwili będzie problemem na początku, tylko na początku, uwierzcie mi, to jest ten problem wejścia w te 16 godzin niejedzenia. To jest dla mnie to był duży problem. No i myślę, że znowu sobie dam z tym radę. Te 16 godzin niejedzenia, słuchajcie, też ono jest tak na tyle dobre, że jeżeli przez dłuższy okres nie jemy, to wyzwala się, ja sobie tutaj zrobiłam ściągę, ponieważ nie chcę gadać Wam głupot, a nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, mechanizm autofagii. Autofagia to jest jak gdyby, ja to powiem swoim językiem, takie samo zjadanie się i nie chodzi tutaj o tkanki tłuszczowe. Chodzi tutaj o to, że nasz organizm jak gdyby się oczyszcza. On w tym momencie, kiedy nie musi trawić, kiedy nie musi, wiecie, spożytkować energię na inne czynności, może zająć się jak gdyby oczyszczaniem naszego organizmu, oczyszczaniem tych komórek, które są już zdegenerowane, które należy po prostu jak gdyby oczyścić organizm z tego, co jest dla niego niedobre.
I to właśnie ten dłuższy post przerywany, dłużej stosowany, właśnie uruchamia ten mechanizm autofagii. Możecie oczywiście o tym sobie jeszcze poczytać, dlatego że to jest bardzo ciekawy temat. Myślę, że każdy z Was również coś wie na temat postu przerywanego, a jeżeli nie, to powinien sobie przeczytać, bo ja uważam, że to już powinien wejść taki styl życia, że co jakiś czas powinniśmy być na tym poście przerywanym. Są oczywiście osoby, dla których nie jest wskazany taki post przerywany, między innymi dla osób, które mają cukrzycę, więc tutaj też, jeżeli mają cukrzycę, to raczej powinny tutaj się zwrócić do lekarza, porozmawiać, czy mogą to robić, czy nie, żeby tutaj sobie nie zaszkodzić. No i pamiętajcie jedną rzecz, że jeżeli ktoś wyjątkowo cierpi z tego powodu, że nie je, staje się nerwowy i po prostu nadpobudliwy, tylko dlatego, że akurat nie może jeść, to też powinien się zastanowić, jak, czy w ogóle decydować się na ten post przerywany, czy ewentualnie właśnie robić go pod okiem specjalisty. Co ja Wam chciałam jeszcze powiedzieć, bo na pewno się motam, jeżeli chodzi o tą wypowiedź, ale co jest najważniejsze, żeby to tak podsumować, ten post przerywany? Najważniejsze jest to, żebyśmy my sobie ustalili te godziny okienka żywieniowego i tego, kiedy nie jemy. Najlepiej jest, no oczywiście, w tym czasie, w tych 16 godzinach, wyobraźmy sobie, że tam jest 8 godzin, słuchajcie, snu, no więc to już się nam robi fajnie, bo tam w którymś momencie śpimy. Ale teraz tak, ja na przykład lubię okienko żywieniowe swoje mieć między godziną 8 a 16. Oczywiście, jeżeli Wy na przykład nie lubicie jeść śniadania od razu, jak wstaniecie, no to możecie sobie wziąć między 10 a 18. Ja uważam, że te dwa okienka między 10, 18, 8, 16 to są takie fajne dwa okienka, moim zdaniem bardzo optymalne. Oczywiście można i między 9 a 17. No, to są takie okienka dobre, że uważam, że tak powinno to okienko zamykać się o 18, żeby nie było, że okienko żywieniowe nam się zamyka o godzinie 22, a my idziemy o 22.30 spać. No to żeby tak nie było jednak. Dlatego ja mówię, że tak ustalenie tego okienka żywieniowego do godziny 18 według mnie jest takie najbardziej optymalne. I to jest najważniejsze, żebyśmy to ustalili, te okienka żywieniowe. Druga rzecz to mniej więcej ustalili w godziny, kiedy jemy. Dlatego, że to co mówię, świetnie to się sprawdza w naszym układzie trawiennym, w naszym właśnie metabolizmie. To wszystko nam się fajnie reguluje. A druga rzecz to z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że robi się coś takiego, że jak mam ustalone te godziny i je rzeczywiście przestrzegam przez dłuższy okres czasu, a już to ja wtedy mniej więcej tak jak pracowałam w Niemczech, to 2 miesiące na 2, no to pamiętam pierwsze moje takie, to było już po miesiącu, jak zaczęłam stosować ten post i później mój organizm już nie odczuwał głodu. Natomiast rzeczywiście jak wstawałam rano, to zaraz mi się chciało jeść i później ja już mogłam, wiecie co, naprawdę, mogłam zegarek, wiedziałam, która godzina, bo już mi się chciało jeść po prostu. Ja wiedziałam, że jest koło 10, wiedziałam, że gdzieś koło 13, bo ja już chcę obiadu i tak to po prostu działa, jeżeli wprowadzamy te godziny. I według mnie to jest najtrudniejsze, wprowadzenie tych godzin i trzymania się. I trzymania się, że jeżeli nie jemy od godziny 16, to pamiętajcie, jeżeli nie zjedliśmy sobie przed 16 jakiegoś podwieczorku czy kolacji, to ten posiłek nam już przypada. Nie możemy przyjść o godzinie 17 do domu i mówić, no ale ja nie jadłam o 16. No nie, to wtedy Wam to już przypada. Więc dlatego jest tak ważne, żebyście pilnowali sobie tych posiłków wtedy, kiedy jest to okienko żywieniowe. Posłuchajcie, ja myślę, że trochę Wam tu powiedziałam, ale
nie za dużo i tak jak wspominałam, ja nie jestem specjalistą, ja to robiłam, to mi się sprawdziło, naprawdę mi się sprawdziło. Czułam się świetnie, czułam się, wiecie, taka, no to, że lżejsza, to jedno, ale to, co Wam wspominałam, jeżeli bolą mnie kolana, no to jedna rzecz, no to nie mogę je obciążać, muszę je odciążyć i dlatego chciałam się odchudzić. Oczywiście, słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna w trakcie postu przerywanego. Między innymi to, że jak to moja przyjaciółka mówi, że wiesz, Wandzia, jak to jest, jak jesteś bardziej okrągła, to masz mniej zmarszczek. Natomiast jak zaczynamy chudnąć, to jest naprawdę taki proces, który musimy troszeczkę bardziej niż normalnie o siebie zadbać. Bo po pierwsze, ja uważam, że fajnie jest ćwiczyć, fajnie jest odżywiać się prawidłowo. No a druga sfera, no to jeżeli chcemy, żeby ta nasza twarz i to wszystko dobrze wyglądało, to pamiętajcie też, że musimy naprawdę w sposób szczególny zacząć dbać o naszą skórę, o to, że ja bardzo zauważyłam wtedy, jak zaczęłam chudnąć tutaj, jak mi te policzki się zapadały, zmarszczki mi się zaczęły robić, więc naprawdę wtedy musimy robić sobie wiele fajnych zabiegów, wiele fajnych kosmetyków stosować i to takich, które nam nawilżają, które dostarczają tu wielu innych takich składników odżywczych, no bo jak zaczynamy chudnąć, to również nam się robi pierwsze co zaczniemy chudnąć, to niestety na twarzy, tu przynajmniej ja. No druga niefajna rzecz, no to nam się robią te pelikanki, dziewczyny wiedzą, o czym ja mówię. No i taka trzecia newralgiczna rzecz, tutaj mój operator się będzie śmiał, tutaj też również nam się zaczyna niefajnie robić, więc te wszystkie rzeczy, musimy o to wszystko szczególnie zadbać. Musimy wtedy patrzeć właśnie, jak pielęgnujemy naszą cerę, naszą twarz, nasze ciało. No to nie jest łatwe zadanie, to naprawdę nie jest łatwe zadanie, ale powiem Wam, że później jak się osiąga jakikolwiek efekt, no to jest, słuchajcie, radość. Ja przynajmniej byłam wtedy zadowolona, natomiast już w tej chwili, jak przytyłam, to uwierzcie mi, jak ja wstaję z kanapy, ja już to odczuwam. Już się moi chłopcy śmiali, ja mówię, Boże, jak tak ciężko mi z tej kanapy wstać. Ale tak to się robi niestety. Dzisiaj był znowu taki gadany film, ale ja tutaj zrobiłam ten film dlatego, że ja tym razem bardzo bym chciała, żebyście to Wy mnie zmotywowali. Ja mam nadzieję, że Wy również się spotkaliście z postem przerywanym. Myślę, że nawet na pewno, dlatego że tego jest bardzo dużo w tej chwili w internecie. Ale pamiętajcie zawsze, wszystko ma dwie strony, jasną i ciemną. Więc zawsze patrzcie, co dla Was się nadaje, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas może mieć inną jednostkę chorobową, więc to nie są rzeczy proste. Musimy tutaj naprawdę robić to z dużą uwagą, żeby sobie pomóc, a nie zaszkodzić. Ja mam nadzieję, że w komentarzach napiszecie mi, co Wy na ten temat sądzicie, na temat, czy znacie w ogóle post przerywany. Jeżeli chodzi o posty, jest wiele różnych form. Są posty, gdzie ludzie nie jedzą przez cały dzień. Dla mnie byłoby to zbyt ciężkie. Dlatego ja zdecydowanie preferuję ten system 8 na 16. Dzisiaj będę kończyć. Myślę, że się rozgadałam. Ale myślę, że również nie tylko siebie, ale i Was zmotywuje do tego, żebyśmy na wiosnę wzięły się za siebie i dbały o nasze ciało, o naszą cerę i o naszą duszę, o naszą psychikę. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!